Karolina Brzuszczyńska i Agnieszka Skrzeczkowska z Model ostrzegają przed pigułką gwałtu. Karolina Brzuszczyńska i Agnieszka Skrzeczkowska zdobyły rozgłos, gdy pojawiła się na castingu do 9. edycji Top Model, który odbył się w 2020 roku. Wtedy to jednak jurorzy zdecydowali. Z nim w programie wystąpi jedynie Agnieszka. Choć modelce nie udało się zajść daleko i dość wcześnie pożegnała się z popularnym show. Znakomicie wykorzystała swoje 5 minut sławy i udało jej się zdobyć rzesze oddanych fanów. Agnieszka, korzystając z chwilowej popularności, rozpoczęła wzmożoną aktywność w mediach społecznościowych. W ślady modelki poszła także jej partnerka Karolina Brzuszczyńska. Dziś dziewczyny mogą się pochwalić ogromna liczba obserwatorów. Konto Karoliny obserwuje niemal 200 tysięcy internautów. Agnieszki, niecale 140 tysięcy, oraz Ksiaska, w której autorki opowiedziały o swoim związku i planach na przyszłość. Choć ich popularność rozpoczęła się od programu telewizyjnego, mają one znacznie więcej talentów. Karolina jest trenerka personalna. Agnieszka pracowała kiedyś jako dyrektorka marketingu. Poza tym z wykształcenia jest specjalistka do spraw wizerunku marki. Ostatnio influencerki udzieliły wywiadu dla portalu Gazeta.pl. W rozmowie z dziennikarzem serwisu poruszyły niezwykle ważny i drażliwy temat przestrzegania bezpieczeństwa na imprezach w nocnych klubach. Jak się bowiem okazuje, dziewczyny mają za sobą przykre doświadczenia związane z pigułką gwałtu, które ktoś pewnego wieczoru wrzucili im do drinka. Według ich relacji, Agnieszka i Karolina bawili się w towarzystwie koleżanek w jednym z nocnych klubów. W pewnym momencie zaczepiła je grupka chłopaków. Panowie zaproponowali wspólną zabawę. Jednak influencerki odmówiły. Chwilę później znajoma zaproponowała im szoty, a dziewczyny bez większego zastanowienia wypiły kilka kieliszków. Ona powiedziała, że nam je postawiła, więc nie mieliśmy żadnych obaw. Tym bardziej że znaleźliśmy już je dosyć długo. Więc się napiliśmy, wspominaja. Wtedy zaczęły się klopoty. Zaczęliśmy się gubić, rozchodzić. Czułam się jak w jakimś filmie, po prostu relacjonuję w rozmowie z portalem. Okazało się, że alkohol został kupiony przez chłopaka, który wcześniej zapraszał Agnieszkę i Karolinę do tańca. Dziewczyny pod wpływem narkotyków zaczęły tracić kontakt z rzeczywistością. Pamiętam takie przebłyski, że tańczyłam w grupie, a za chwilę tańczę z jakimś chłopakiem. Nie wiem kiedy, jak. Pamiętam, że potem moja współlokatorka mnie ciągnie za rękę. Żebyśmy wychodzili, a ten chłopak nie chce mnie puścić, opowiada Brzuszczyńska. Na szczęście szybko zorientowali się, że coś jest nie tak i postanowili jak najprędzej zamówić taksówkę i wrócić do domu. Chyba ostatkiem sił to zrobiłam, opowiada Agnieszka. Jak się okazuje, jedna z bawiących się z influencerkami dziewczat dała się namówić nieznajomemu na taniec. A potem zgodziła się pójść z nim do domu. Jak skończył się dla niej tamten wieczór? Tego dziewczynom nie udało się już ustalić. Postanowili jednak podzielić się swoją historią, by przestrzec innych przed podobnymi sytuacjami.